Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, czyli Wiktora Czajka. Generalnie jestem tego świadoma, że nie nagrywałam przez dłuższy czas, ale wiecie, no teraz kończy się to pierwsze półrocze i po prostu miałam tyle na głowie, że nie macie tego pojęcia. Tak nie miałam po prostu czasu na nagrywki, ale dzisiaj do was przychodzę z serią pamiętnika. A tematem tego pamiętnika dzisiaj będzie Arek. Z Arkiem poznałam się w szkole podstawowej w trzeciej klasie. Tak, w trzeciej klasie, bo on doszedł do naszej klasy w drugiej klasie. I generalnie to tak nie rozmawialiśmy ze sobą, ja dobrze pamiętam. Ale wtedy już od trzeciej i od czwartej klasy i później w górę tak zaczęliśmy rozmawiać i tak w ogóle. W trzeciej klasie z Arkiem zaczęłam już tak normalnie się dogadywać i porozumiewać się i byliśmy takimi dobrymi znajomymi. A później w czwartej klasie no tak się stało, że częściej się spotykaliśmy, widywaliśmy się i rozmawialiśmy. Zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Generalnie o tak. Najlepszymi przyjaciółmi. Dlaczego? Zaraz wam wyjaśnię. No a później stało się tak, że zostaliśmy parą. Ale moim zdaniem to jest trochę za głupie. Ja nie myślałam wtedy, bo naprawdę byłam mała. Miałam z jakieś tam 11 lat. Albo nie pamiętam naprawdę. I nie myślałam, a teraz bym, jakbym miała taką sytuację, to bym generalnie nie poszła szybko do związku. W sensie, nie byłabym szybko w związku, o to mi chodzi. Nie żebyście coś tam sobie myśleli, jakieś tam głupstwa czy coś tam. Bo generalnie to chodzi, że Arek nie był do końca ze mną szczery. I ja od początku to wiedziałam i byłam z nim w związku. I dlatego generalnie tak to nazwałam wszystko. I wszystko to ma swoje związki, ma swoje znaczenie. Generalnie ja z Arkiem nie kłóciliśmy się tak często. Rzadko co kiedyś się kłóciliśmy. Ale okłamywał mnie. Okłamywał mnie i generalnie, mimo że byłam mała, to mi to bolało. Nie, że teraz oceniam, że nasz związek był taki jaki był. Tylko po prostu generalnie mówię, jak było. Mimo tego jego wyzwania mnie, mimo tego, że nie wiem, no miałam problemy przez niego, to mu wybaczałam. Dlaczego? Bo myślę, że to jest prawdziwa miłość. Taka szkolna, prawdziwa miłość. A jednak się myliłam. I jednak dobrze się na tym skończyło, że po szóstej klasie, czy tam po siódmej klasie, już nie pamiętam, zerwaliśmy ze sobą przyjaźń, kontakt i zupełnie teraz nie mam żadnego kontaktu, aż do tej pory. I generalnie mam nadzieję, że Arek, się zmieniłeś. Naprawdę na lepsze. Generalnie no, pamiętam co ja też robiłam tobie, pamiętam, nie, że ty jesteś najgorsza albo coś, nie, to nawet nie o to chodzi. Tylko po prostu mówię, jak było w naszym związku, bo wiem, że ty to oglądasz, więc no. Pamiętam jeszcze, że Arek przyszedł do mnie, nie wiem czy to ty byłeś, co mi przyniosłeś kwiaty. Nie pamiętam. Ale jeśli to ty byłeś, Arek, to chyba z przeprosinami.
jakimiś, ale dokładnie nie pamiętam. Ale raz też się tak zdarzyło, że przyszłeś do mnie, nie sam. Byłeś z moją dawną przyjaciółką i z moją dawną drugą przyjaciółką i byli na klatce, kazali im zejść, to pamiętam. I tam żartowaliśmy, śmialiśmy się i w ogóle. Aż ktoś, nie wiem czy Arek, czy ktoś tam inny, powiedział, żeby Arek mnie pocałował. No generalnie, no, Arek mnie pocałował, ale wiadomo, że to było na żarty. I no, ale to pamiętam. Generalnie nasz związek, dobrze wspominam. Miałam przez ciebie problemy, Arek. Każdy znajomy, kto mnie zna i kto zna ciebie, to po prostu wie, przez co przechodziliśmy razem wszyscy. Więc no. Ja ciebie tutaj, Arek, nie oskarżam na tym odcinku ani nic. Tylko po prostu opowiadam, jak było. Bo przecież to jest seria pamiętnika, więc no. I generalnie, kochani moi, muszę wam powiedzieć, że już chyba nie będę robiła tych serii z pamiętników, bo nie wiem generalnie, czy wy chcecie. Generalnie no ja mogę nagrywać, ale żeby wam się to dobrze oglądało, bo ja i nagrywam dla siebie, żeby mieć z tego radość i dla was. Bo wiem, że ja nie nagrywam dla siebie też, tylko dla innych, więc muszę też się liczyć z innymi zdaniem. Więc jakbyście mogli napisać w komentarzu, co byście chcieli w kolejnym odcinku. A to nagram. Wysuję. Przysięgam. Więc taka to była historia z Arkiem. Bardzo króciutka. To wiem. Ale mam, Arek, nadzieję, że kiedyś się odezwiesz i że zmądrzałeś trochę. Generalnie pozdrawiam cię. No i co? Dziękuję za tą podstawówkę. Chociaż nie samą, ale dziękuję. Chociaż mimo tego, że byliśmy razem, to była beka, mega beka. Zawsze byliśmy na przerwach, siedzieliśmy razem z przyjaciółmi i z Arkiem właśnie. I zawsze była jakaś czegoś meka. Szok, wiem, ale zawsze. Arek nigdy nie odpuszczał, Arek zawsze był takim śmieszkiem. Więc Arek, dziękuję za podstawówkę. I mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy po latach. Kochani, dobra. Ja wam dziękuję wam za ten odcinek. Wiem, że musieliście bardzo długo czekać, ale postaram się nagrywać częściej. Bo generalnie teraz już są ferie i będę mogła nagrywać, bo będę miała czas. I generalnie to będą częściej filmiki, bo przyjadą do mnie goście. A jakie goście, no to zobaczycie sami. Kochani, generalnie jak wam się spodobał ten filmik, dajcie łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, z dzwoneczkiem oczywiście, i udostępnij innym ten kanał i ten filmik. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia, zależy kto, który będzie oglądał. I generalnie życzę wam miłych ferii. A tym, co jeszcze chodzą do szkoły i będą mieli ferie pod koniec, znaczy na początku lutego, to życzę powodzenia w szkole i no, miłych ferii. A ja się z wami, kochani, żegnam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.